raz pierwszy i nikt ostatni, bijcie mu brawo. Słuchajcie, co się teraz wydarzy? Ja nie wiem, czy bielsko-białe jest na to gotowe. Projekt wyjątkowy, specjalnie na tą noc, specjalnie dla państwa. Złażę ze sceny, bo boję się tego otwarcia. Przeczytam wam tylko o ludziach, którzy stworzą dla was najbardziej znakomite widowisko ever. Uwaga, schodzę i słuchajcie, a potem oni odpalą taką muzę, że w tańcu, w zabawie po prostu oszalejecie. Uwaga, uwaga, więc co się wydarzy za chwilę i kto to stworzy? Jowita Wolak, Jowi, wokalistka z Bielska-Białej, w tym roku wydała płytę. Natalia Kapsa, Natka Polska, wolna amerykanka, rodem z Brooklynu, sercem z Bielska-Białej. Kasia Malenda, Kraków. Kasia to jedna z najbardziej obiecujących polskich wokalistek. Maciej Kamer Szymonowicz, Bielszczanin, rodzinnie zakorzeniony w Beskidzie Małym, założyciel kapeli w Siokle. Lecimy dalej, Grzegorz Wójcik, czyli Dimlu, krakowski producent wielu projektów muzycznych. Michał Dzieliński, absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej Karola Szymanowskiego w Katowicach. Tomasz Janusz, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, nauczyciel Wielkiej Szkoły Muzycznej. Marcin Żupański, szanowni państwo, najlepszy saksofonista w Polsce, wykładowca akademicki. Bartek Golec, syn tego Golca, uczeń Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. I słuchajcie, i oto Marcin Szatan, twórca tego całego zamieszania, szanowni państwo, Bielsko-Biała, na dobry początek 2022 roku. Marcin Szatan Project, jedziemy imprezę!
Pięknie!